Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będziemy rozgrywać partię z botem Morfim, Polem Morfim, czyli zawodnikiem, który w XIX wieku był uważany za najlepszego szachistę. Bardzo wyprzedzał innych szachistów w tamtym czasie, jeśli chodzi o siłę gry. Fantastyczny zawodnik, dużo kombinacji przeprowadzał. No ale tutaj gramy z botem. Ranking 2500 tutaj Czeskomu przypisał. No i przetestujmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gramy D4. W pierwszym posunięciu D5. Dobra. C4. Ciekawe, czy wybije. Gambit hetmański. Przyjęty. Nieprzyjęty. Ok. Skoczek na C3. Skoczek F6. Myślę, że na razie wszystko jest normalnie. Nieprzyjęty gambit hetmański, goniec C7. Ok, zagrajmy chyba goniec na F4. Na F4 zagrajmy. Roszada E3, czyli standardowo. Mamy standardowe otwarcie. Dobra, C5. Tak, w tamtych czasach chyba grano. W dzisiejszych czasach również się w ten sposób gra. Wybijemy pionka. Z takim planem. Dobra, tutaj. I teraz tak. Z planem A3. Czy z planem hetman C2? Hetman C2 chyba zagramy. Zagramy hetman C2. Tak chyba mówi teoria. Nie jestem przekonany, czy A3 jest teraz lepszy, ale chyba hetman C2. Chyba hetman C2. Bo skoczek C6 gra się A3. Od razu goniec B4. A to ciekawe, ciekawostki. Dobra, to teraz zaplanujmy sobie tak. Albo wieża D1, ale nie podoba mi się hetman A5. Hetman A5 mi się bardzo nie podoba po wieża D1. Tutaj będzie bardzo mocne związanie. Skoczek E4 jest możliwe. No, panie Morfi, chyba tak się nie gra w dzisiejszych czasach, aczkolwiek no, ruch jak najbardziej logiczny. Chociaż drugi raz, trzeci raz tutaj już ten goniec zagrywa, bo zagrał na E7, na C5 i na B4. No, mogę tak zagrać oczywiście. Ale będzie hetman A5. Chyba długa roszada się tutaj powinna znaleźć. Chociaż z drugiej strony, ciekawe, może, bo wybić to wybije mi skoczek. Jak zagram tak, to od razu. Zawsze mam też wieża C1 taki ruch. Myślę, że jak A3 on mi wybije, ja tak na przykład, konie 4, to hetman C2 z powrotem. Normalna pozycja. No dobra, gramy A3. Wybił. Ok, hetmanem wybijamy. Konie 4, hetman na C2 z powrotem. Ok. Skoczek na C6. No to myślę, że goniec na D3. Czy spróbować mu tutaj zrobić izolowanego pionka poprzez ruch wieżą na D1? Ewentualnie jeszcze długa roszada jest ciekawa. Też jest ciekawa, aczkolwiek myślę, że król będzie bardziej odkryty. Może spróbuję po prostu zagrać końcem na D3. Skoczek C5, to tam na H7 wisiało. No dlatego F5. Dobra. Teraz pytanie, czy wybić tu? Chyba nie. Chyba nie. Zrobimy roszadę. No, w końcu zrobiliśmy roszadę. Mamy z głowy. Hetman F6. Ciekawe. To teraz tak. Tu będzie słaby pionek. Jakiś G5 będzie prawdopodobnie mi szykował. Taką niespodziankę. Jeszcze nad tym ruchem się trzeba zastanowić. Ale myślę, że bicie. Wieża D1, G5, tu. Tam mam takie posunięcia. Wydaje mi się, że muszę zbić na D5, chociaż muszę. Nie, muszę, ale zbiję. No zawsze to będzie izolowany pionek. No i wieża D1, wydaje mi się, że trzeba zagrać. No tak, no dosyć naturalnie. Następną wieżę wstawiamy aktywnie. Dobra, wieża C8, ok. Czyli Paul Morphy również gra dosyć normalne szachy, jak widać. Hetman B1. Hetman B1, muszę zejść ze związania. Widzimy, że czarne nie mają czarnopolowego gońca, ale już się szykuje tutaj akcja na mnie. Czy zagrać sobie tutaj? No, zbicie. Zagram tu. Dostanę tak. Chyba zbiję mimo wszystko. Uproszczę. Spróbuję uprościć. I skoczek na D4. Jak G5, to ja mam zawsze takie posunięcie. Dobra. On zagrywa. Aha, tutaj. No dobra, tu się chyba nic nie dzieje. Trzymam, goniec G3 muszę. Skoczek. Wybił. Wybił.
wybić pionkiem. To też jest ciekawe wybicie pionkiem, dlatego też, że goniec może mieć tutaj fajną placówkę. Ale teraz tak, jak wybije wieżą, wieża wybije, hetman wybije, wieża C8, hetman D2. Nie, wydaje mi się, że wieżą będzie lepiej. Mimo wszystko tu jest słabość, H3 zagram. Król się może schować fajnie. Wow! On oddaje pionka na D5. Ciekawe zagrywki. Teraz pytanie, momencik, muszę się zastanowić. Tak. Pionek chyba. Nie widzę, że coś tu się dzieje. Chociaż taki ruch trzeba było wykonać, może H3 lub H4. Może się nie śpieszyć. Wydaje mi się, że muszę wybić pionka na D5. Chyba nic nie tracę, tak mi się wydaje. Zaryzykujmy. Hetman F7. Ok, jak wybiję tam. Tutaj wisi, ale na końcu jest na C1 zagranie. A mogę też tak zagrać. Tak zagrajmy. Spróbujmy utrzymać tutaj pozycję. Jest pionek więcej. Różnopolowe. Dobra, tutaj grozi wjazd. Bardzo niebezpieczny zresztą. Więc muszę zagrać wieżą na C1. Nie ma wyjścia. Tutaj wisi. Hetman E6. Dobra. Wydaje mi się, że H3 się przyda. Żeby był ten lufcik jednak. Dobra, H5 i teraz po tym H5 planowałem H4. Czy H4 będzie dobre? A może spróbować w ten sposób? Hetman C2 z atakiem po prostu. Tutaj? No to moi drodzy, tutaj chyba końcówka będzie bardzo przyjemna. Zaraz jeszcze taki ruch mam z szachem. Hetman na D5, tak również mogę zagrać. Tak chyba będzie lepiej. Na końcu szach, wieża C7. Dobra, wybijamy. Mam tu króla na H2, więc się nie przejmuję. Chociaż nie chce mi się wpuszczać tu wieży, ale muszę chyba. Dajemy szacha. Kolejnego i biorę piona. I biorę pionka. Dobra, taki ruch jest możliwy. Goniec B8. Tu mogę mieć problem z szachem. Dziwne, że on tak nie gra. To, że on nie gra, to nie znaczy, że ja tutaj mogę już spać spokojnie. Teraz pytanie, jak zagrać dalej? Może teraz tak, no ciekawe. Tutaj jakby mi się udało zagrać gońcem, byłoby świetnie, ale niestety tu zagram, on mi zagra tak, ja tu, on tu. Ale chyba tak muszę tego gońca uruchomić. Wymienić chcę. No to chyba wymiana powoduje, że jest zwycięstwo w kieszeni. No tak sądzę. Teraz tak, żeby zrobić wolnego pionka, bo inaczej A4 by mnie przygwoździł. No tutaj z opcją taką, piona bronię. Okej, okay, teraz muszę się jakoś królem uwolnić. Czy w ogóle mam szansę? No król H2. No dwie słabości, tylko królem muszę przejść. No muszę tak zagrać. I odbić pionkiem. O proszę. Wyczekam to w takim razie. Wyczekam to. Muszę się gońcem przedrzeć tu albo tu, żeby tego piona atakować. Jak to zrobić? Czy tak? Nie, nie mogę tak zagrać, bo na H3 będzie cały czas słabość. Ta wymiana, wiesz, od razu tutaj daje mi możliwości. Pewne jest jedno, że nie przegram tej pozycji. Remis jest w kieszeni, na pewno. Jak go tutaj ograć? Jeszcze takie przełomy widzę, tak naprawdę. G3, bicie, bicie. Spróbuję tak. Ciekawe, czy królem zagra na D7? Pewnie tak. Jakżeby inaczej. Z powrotem tu to król na E6. No tak. Zgadza się. No może z tamtej strony spróbuję go ugryźć. Na razie zrobię takie ruchy za friko, że tak powiem, bo mogę.
tutaj nastąpiło. Jak zbiję tu, może tak królem przejdę teraz. O. No i król tutaj, no to się pomylił, to jedziemy tutaj. Chyba dobrze mówię. Dokładnie, zbijam pionki. A ciekawe, czy ta pozycja była remisowa. Tutaj. No i goniec bije. No i do góry. Tak, to już jest dosyć łatwa wygrana. Jeszcze nie pozwala mi przejść. Dobra, przejdę gońcem. Pionki będą maszerować do góry. Ale chyba tędy najpierw. Nie, damy szacha, żeby król miał na F4 opcje. Dokładnie. I ten pionek będzie zasuwał. O, mogę wziąć nawet tego. To już widać, że maszyna zrezygnowała, bo widzi, że jest zwycięstwo w kieszeni u białych. Ok, to dograjmy to do końca. Króla aktywnie. No i do góry pionami. Maszyna chyba będzie grała do samego końca. Zaraz jeszcze. No tak. No i do góry tutaj pionkiem. Sprawa jest dosyć prosta. A, mogłem hetmana dorobić. Nie dorobiłem. Dobra, ale tutaj dorobię hetmana. On wybije i tutaj również dorobię hetmana. Wybijam. No, kwestia mata. Odcinamy króla. Odcinamy króla. Odcinamy króla. Jak dać mata, moi drodzy? Odcinamy króla. Szach. I mat. Dobra. Pole Morphy. Zwycięstwo. Mamy zwycięstwo z polem Morphy, ale zobaczmy tutaj analizę. Jak to wyglądało? Czy to było wszystko na pewno w porządku. Ok, to wszystko działa, analiza własna, jedziemy. Tak, tak, tak. Do tego momentu jest wszystko normalnie. Tutaj bić na C5 można jak najbardziej. Goniec wybija. Można też tu zrobić wzorowanego pionka. Hetman C2 postanowiłem zagrać. I goniec B4, no właśnie, chyba tak się nie gra. Goniec E2, strata tempa, w sensie tutaj chyba. No ale A3 nastąpiło, bicie, bicie, skoczek E4. Wszystko jest normalnie, skoczek na C6, goniec D3, F5, dobra. Już bić można było jednak, żeby szybciej te pionki mu rozwalić, ale jakiś hetman A5, no niepotrzebnie, no to myślę, że roszada normalna sprawa. No G5 nic za bardzo też nie dawało, goniec G3, F4, bicie, bicie i goniec na H4. Tu się wszystko trzymało, hetman F6, no bić, bić. Hetman B3 pokazuje mimo wszystko. H6? Tego piona nie bierze. Ja wiem, że hetman B3 tutaj atakuje, bo goniec E6 jest bicie tutaj, ale jakoś tak nie wierzę w takie ruchy do końca. Chociaż chyba faktycznie się trzymało wszystko. No wieża D1, niby naturalnie. Goniec, wieża, wieża. Hetman B1, hetman E2, dlaczego nie zagrałem? Przecież standardowe posunięcie tutaj w hetmańskim. No cóż, hetman B1 też nie wygląda źle, chociaż po stronie czarnych pojawiła się jakaś opcja według oceny komputera. H6, ok. Dobra, bicie jest słabe. Goniec B5 pokazuje. Ok, żeby wymienić skoczkę i grać na różnobarwne, żeby mieć też dla gońca furtkę. To też jest fajna sprawa, bo zobaczcie, jak tego gońca wymienię za skoczka, to po ruchu na przykład G5 mam gońca na E5, tak? I ten goniec ma lepszą swobodę gry, więcej swobody i nie jesteśmy w stanie go za bardzo zaatakować. I on, ten goniec będzie lepszy od tego. A przy różnopolowych gońcach zasada jest taka, że ten goniec, który ma więcej gry, to tak naprawdę jakbyśmy grali z figurą więcej praktycznie. No dobra, ale poszło jak poszło. No tak, poszło niezbyt dobrze, ale wydawało mi się, że to jest w porządku. No właśnie, jednak ocena komputera jest inna, ale to minus 0,13. Koniec G4. No jak to Pole Morphy próbował pewnie jakiś sztuczek w ataku. Wieża D2, G5, koniec G3. Skoczek D4, tak, tak.
I tutaj, czyli Paul Morphy popełnił błąd, grając na gońcem na E2. Tu wystarczyło wybić, wybić, wieża C8 i hetman D2, ale pozycja białych myślę, że też jest bardzo przyjemna, mimo wszystko. Technicznie przyjemniejsza. Tutaj H3, schowam króla i będę grał ciężkimi figurami. No ale poszło jak poszło, wieża D5, tak, hetman F7. Tutaj wybicie, wybicie, no to myślę, że w miarę ruchy normalne, wieża D8, wieża C1. Hetman B3 mógł zagrać, troszeczkę mnie tutaj. Ale nie, no przecież bicie jest tutaj. A nie jest bicie, bo jeszcze nie mam furtki, więc musiałbym furtkę zrobić. Dobra, no ale poszło w ten sposób. H3 w końcu. H5, hetman C2, tak. Dobra, hetman B3 lepsze było jednak. Zagrałem również w ten sposób. Hetman B4. Nie każe wymieniać hetmanów. Co też może być plusem, zgadza się, król jest bardzo odkryty, to też jest nauka dla nas, no ale z maszyną postanowiłem uprościć pozycję. Jakbym grał z człowiekiem, to bym może nie wymienił, dlatego że hetman jest odkryty, jeszcze szczególnie w partii dłuższej, to tak. W blicu prawdopodobnie bym wymienił, żeby uprościć grę. Nastąpiło tak, no bo po prostu biorę pionka. No tutaj szacha mógł dać, to mnie ciekawi, tak. No H4 by na pewno mógł zagrać, goniec B8 i tu mnie ruch taki ciekawi, no właśnie. Ale wieża G7 mimo wszystko jest. Tutaj po prostu grozi bicie na F2 i goniec F1, ale zawsze mam taki ruch. To nie, tutaj jednak chyba nic złego się nie działo. Tak, właśnie też myślałem, że tu się jednak nic nie dzieje. Tak poszło, goniec. Wieża D7, wieża. No szuka tutaj opcji właśnie na różnobarwne. Tak też poszło. Czy to jest w ogóle remis? Zaraz zobaczymy. Szachu, źle zagrałeś. Goniec D4 i od razu bierzesz tutaj te pionki i wychodzi na to, co później w partii. No właśnie. A tutaj sobie dałem zamknąć tego gońca. Tak. G3, goniec F1. No, wydaje się, że to jest remis, słuchajcie. Bo tu chodzi o to, że król nie może puścić gońca na tę diagonalę. Po wymianie pionków nie za bardzo widać, jak to wygrywać. No, wydaje mi się, że remis. Mimo wszystko. Dał mi przejść królem. No i tutaj popełnił błąd, bo goniec na F6. Ale jak grać dalej, jeżeli król nie poszedłby na tą stronę? Czy tutaj są jakieś opcje przełomów? Chodzi o to też, że ja królem nie mogę przejść tędy. Jakbym przeszedł już królem, to bym wygrał myślę, że łatwo. No ciekawe, nie widzę opcji, jak tutaj, słuchajcie, przejść białymi. No, pokazuję goniec B5. Aha, to F3 jest opcja. Dobra, jest opcja F3. No to się zgadza. Więc goniec tutaj musi stać. To kwestia może temp. Kwestia temp, bo jak zagra tu, to zagram tu. A jak król pójdzie tak. Czy ja wytępuję króla? Powiedzmy tak. Goniec C3. Ciekawa końcówka. Warto sobie na pewno poanalizować troszkę dłużej. Wydaje się dwa pionki więcej, ale różnobarwne. Ciekawe. Goniec C3. Po co tutaj? Aha, już widzę opcję, bo może jest taka opcja. Wybicia, wybicia i F4 na przykład, żeby tego wziąć. Dobra, to chyba byłaby mimo wszystko wygrana. Tak mi się wydaje, bo. Zobaczcie, powiedzmy król tutaj, ja sobie zagram powiedzmy tak, król się trzyma blisko, może królem odejdę tak, G4 jest opcja, dobra, najpierw wybijemy, tak, a król G5 będzie pilnował, szachy są jednak naprawdę skomplikowane. No dobra, przyznam się chyba, że tu był remis, ale przeciwnik się pomylił, zobaczmy jak to wygląda, tak. No dobra, tu już jest zwycięstwo. To nawet nie ma co analizować tak naprawdę. W partii było jak było. No, ciekawie. Ciekawie to wszystko wygląda. Próbujcie sobie pograć z botami. Zobaczymy, jak wam będzie szło. A tymczasem wam dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!